Nazywam się Piotr Chachura, zajmuję się przygotowaniem transmisji pod kątem telewizyjnym i wyprodukowaniem. Co prawda transmisje zaczynają się w godzinach popołudniowych i trwają do wieczora, ale na tym się nie kończy nasza praca, bo trzeba przyjść wcześniej, przygotować wszystko, sprawdzić sprzęt, zrobić próby z talentami, więc śmiało można powiedzieć, że od godziny 10 jesteśmy gotowi do tego, żeby działać. Dzień kończy się dosyć późno, bo w okolicach godziny 23. ESL zawsze było dla mnie takim wyznacznikiem jakości. Po niecałym roku pracy stwierdzam, że jest to odpowiednie miejsce. Cieszę się, że mogę tutaj być, bo pracę z ludźmi, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach i z ludźmi, którzy dzielą pasję, jest naprawdę bardzo przyjemna. Mistrzostwa Polski to jest takie pole do działania, na którym mogę rzeczywiście pokazać swoje pomysły. Też te pomysły są wdrażane, bo spotyka się to z dużą akceptacją zarządu i innych osób pracujących przy tym projekcie, bo dział marketingu, dział projekt menadżerów, sami talenci też mają ogromny wpływ na to, jak ta transmisja wygląda, bo sporo czasu poświęcamy na to, żeby te pomysły, które rodzą się w naszych głowach, zostały zrealizowane i widać rzeczywiście, że tym ludziom się chce i to jest najważniejsze, bo jeżeli robimy coś z pasją, to naprawdę może przybrać taką formę, jakiej chcielibyśmy oczekiwać i tak też się dzieje. Jeżeli masz pasję, jeżeli masz marzenia, to warto je realizować, bo 5 lat temu nie spodziewałbym się, że znajdę się w tym miejscu, ale postawiłem wszystko, można powiedzieć, na jedną kartę i dzięki temu jestem teraz szczęśliwy i mogę się spełniać.